Dzień dobry. Ja nazywam się Tomasz Matraszek, jestem historykiem, nauczycielem historii i członkiem Koła Południe, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Nowej Lewicy z Włocławka. Dzień dobry, ja nazywam się Jerzy Kopaczewski, jestem włocławianinem, trzykrotnym senatorem Rzeczypospolitej i trzykrotnym radnym Rady Miejskiej w klubie SLD. Dzisiejsze spotkanie jest takim audionekrologiem, wspomnieniem ważnego lokalnego aktywisty i polityka. Mówimy o Ryszardzie Jarzębowskim, który zmarł latem 2021 roku. My jako Lewica określamy pewne wzorce osobowe i chcemy podkreślać pewne cechy polityczne, które uważamy za warte naśladownictwa. A każdy człowiek, który w jakiś sposób wydatkowuje swoją energię i troskę, uwagę wobec spraw publicznych, jest godny naśladowania. No i dzisiaj właśnie będziemy mówili o Ryszardzie Jarzębowskim, człowieku, który był jednym z liderów naszego parlamentu, był wicemarszałkiem Senatu. I może pierwsze pytanie będzie dotyczyło właśnie przywództwa, koordynowania i zarządzania pracami Senatu. No, przypomnę tylko w skrócie, że Senat ma trzy podstawowe takie funkcje. Najważniejszą z nich jest oczywiście udział w legislacji, tworzeniu prawa i dodawane są często jakieś funkcje kontrolne i kreacyjne. Jak na tym tle człowieka, który był współodpowiedzialny za koordynację tych wszystkich prac Senatu, można przypomnieć różne aktywności Ryszarda Jarzębowskiego? To jest temat rzeka, ale zaczynając na początku, trzeba powiedzieć, że w pierwszym rozdaniu, to w tym pierwszym takim rozdaniu bez zdjęcia z Wałęsą, czyli w drugiej kadencji, no to było nas tylko czterech. I senatorowie Lewicy wtedy nie mogli utworzyć samodzielnego klubu. Było nas po prostu za mało. 50% senatorów Lewicy w tej drugiej kadencji Senatu, to są lata 90-92, pochodziło z Włocławka. Było dwóch senatorów z Włocławka. Jeden był z Elbląga, jeden był z Częstochowy. W sumie nas było czterech. W związku z tym no, nie mieliśmy żadnego wpływu na organizację pracy Senatu i musieliśmy należeć do klubu senatorów niezrzeszonych. Tam byli pojedynczy senatorowie, którzy dostali się w wyborach parlamentarnych do Senatu. Nastroje polityczne się bardzo zmieniły i już wtedy, kiedy Lech Wałęsa rozwiązał drugą kadencję Senatu, to żeśmy się zorientowali, że Lewica ma duże szanse, bo do naszego tutaj biura parlamentarnego no, zaczęli przyjeżdżać przedstawiciele obcych państw. Konsul Stanów Zjednoczonych nas odwiedził, konsul Republiki Federalnej Niemiec wtedy jeszcze. I to widzieliśmy, że oceny polityczne płynące z ich krajów mówią, że Lewica ma duże szanse na wygranie tych wyborów lub przynajmniej, bym powiedział, no, jakoś znaczenie polityczne. Czyli scena polityczna była obserwowana przez jakieś tak. wyspecjalizowane tak. agencje czy instytucje tak. no w tych państwach? Mieli sygnały od siebie, tak, że należy na tych senatorów, czy polityków lewicy, czy prawda, zwrócić jakąś uwagę. Trzeba powiedzieć, że środowisko lewicowe we Włocławku było silne, bo było dwóch senatorów z lewicy, byli posłowie z lewicy, przecież już wtedy też poseł Nowak w Sejmie. W sumie w tym pierwszym rozdaniu, czyli w tej drugiej kadencji Senatu i Sejmu, licząc od tych przemian politycznych, to było nas w sumie 60. Było 56 posłów lewicy i 4 senatorów, czyli było 10 parlamentarzystów. No ale potem były te wybory, po tym jak Wałęsa rozwiązał parlament. I przerwie podpisano konkordat. Tak, podpisano. Już bez naszego udziału. No i rządy lewicowe się zaczęły. Okej, okay, ale a Ryszard Jarzębowski, no bo był jednym z nielicznych senatorów w drugiej kadencji, a nagle w trzeciej kadencji stał się jakby współliderem. Powstał klub parlamentarny SLD w Senacie i ktoś musiał tym zarządzać, ponieważ z tej czwórki Ryszard był będzie najbardziej przygotowany merytorycznie, bo on no, był jednak dziennikarzem, był wiele lat, bym powiedział, rzecznikiem prasowym wojewody włocławskiego jeszcze. To Ryszard no, miał takie cechy, bym powiedział, jakby umiał organizować tą pracę. Nie bał się mówić, nie bał się przemawiać o rzeczach bardzo niepopularnych, bo my żeśmy prezentowali wtedy, bym powiedział, tak zwany upadły system lewicowy i byliśmy atakowani ze wszystkich stron. Trzeba było mieć taką umiejętność repliki w Senacie. On miał. On nawet nas, jak był tych pierwszych czterech senatorów, to układał, żebyśmy się nie bali mówić, tak, że to trzeba przełamać pewną taką, powiedział, nieumiejętność przemawiania. Bo przecież nikt z nas nie był zawodowym politykiem. Wszyscy byliśmy politykami takimi ad hoc, wybranymi no, w takich wyborach, gdzie startowało się i się walczyło o życie lewicy. Bo w ogóle w pierwszej kadencji Senatu nie było nikogo z lewicy. W drugiej było czterech. A już w trzeciej kadencji było nas kilkudziesięciu. Ale już mieliśmy no, jakoś tam zdecydowanie
wykorzystywano umiejętność wygrywania głosowe w połączeniu z PSL-em. I Ryszard był przez kierownictwo SLD wyznaczony do kierowania klubem parlamentarnym SLD. To się odbyło oczywiście w wyborach, bo senatorowie Lewicy się zebrali. Był, że tak się wyrażę, przedstawiony przez kierownictwo Lewicy, że oni proponują, żeby to było. I myślę, że tam nie było żadnego sprzeciwu w głosowaniu oficjalnym. Przede wszystkim jakiś autorytet musiał zdobyć przez te lata z poprzedniej kadencji, że było jakieś uznanie. To był uznany. Był bardzo silnie atakowany przez prawą stronę, dlatego że był to mówca, bym powiedział, taki niepospolity. On miał celne riposty, był złośliwy, ale tak politycznie w stosunku do swoich konkurentów. Był taki bardzo wyraźnie antyklerykalny. To budziło po prawej stronie pewien sprzeciw. Teraz dopiero po latach ten konkordat praktycznie jest już z nami i nie możemy się wyzbyć wszystkich negatywnych konsekwencji tego. Teraz widać, jak ważne było to, że Lewica stawiała opór tym wszystkim ratyfikacjom pokątnie podpisanej umowy. W czasie przerwy między obradami parlamentu już drugiej, trzeciej kadencji. Już wtedy klub Lewicy występował o to, żeby Ryszard Jarzębowski był wicemarszałkiem Senatu. Taki, bym powiedział, orzeł lewicowy i taki człowiek, który ostro atakował Kościół, nie mógł być według prawej strony wicemarszałkiem. Była taka ugodowa sprawa, że został jeden senator w Lewicy marszałkiem, był to senator Rzemykowski z Piły, no ale na Jarzębowskiego się nie zgodzono ze względu na jego taki, bym powiedział, no bardzo antyklerykalny system wystąpień, tak, i no taki fachowo dziennikarski. On potrafił, pamiętam, wkurzyć strasznie prawą stronę i były tak zwane ad vocem protesty przeciwko zdaniom i sformułowaniom, które padały z ust Ryszarda na posiedzeniach Senatu. Było to na pewno bardzo, że tak się wyrażę, urozmaicające posiedzenia Senatu, ale no Ryszard wtedy jeszcze nie dostał. No, sytuacja się radykalnie zmieniła kadencji, kiedy był marszałek z SLD, to był profesor Pastusia. Longin Pastusia. Tak. Ale z kadencji na kadencję Ryszard jakby przy akceptacji i wyborach na szefa klubu SLD miał mandat kierownictwa SLD i zostawał z kadencji na kadencję szefem klubu SLD. Ryszard miał taki charakter, bym powiedział, bardzo zdecydowany. Nie obawiał się swoich słów. One były wyważone, ale były celne, prowokujące i denerwujące stronę przeciwną, no, politycznie. To były jego główne cechy. On też, jeżeli chodzi o takie układy wewnątrz SLD-owskie, był zdecydowanym zwolennikiem odnowy kadrowej. Nie zawsze godził się z tym, żeby byli funkcjonariusze PZPR-u, piastowali jakieś stanowiska w tej nowej lewicy. Przecież trzeba pamiętać, że on był jednym z szefów struktur poziomych na końcu działalności PZPR-u. Struktury poziome doprowadziły do wielu przetasowań politycznych w ostatnich latach rządów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Więc można go nazwać jakimś znawcą tej sceny politycznej, lewej strony. Wiedział, na kogo postawić. I to też było jakoś nastawione na kwestię, po pierwsze, sprawności politycznej, a drugiej pewnej popularności pewnie, tak, lokalnej. I ci działacze starzy nie mogli mu tego zapomnieć. No ale pamiętajmy też, że Lewica w latach 90. zdobyła zupełnie nową treść, no bo tu chodziło głównie o obronę pewnego dziedzictwa 40 lat wysiłku w celach społecznych, bo pojawili się liberałowie, którzy wszystko zamykali, wszystko sprzedawali, ludzi wysyłali po prostu na ulicę, na bruk, wyrzucając i mówili, że taka jest kolejność dziejowa, zupełnie nie dbając o podstawowe sprawy. No bo dzisiaj jak mamy menadżera, no to on mówi, że najgorszą rzeczą w przedsiębiorstwie jest marnotrawstwo. Natomiast totalna lekkomyślność, frywolność z postępowaniem dorobku kilkudziesięciu lat, materialnego dorobku dwóch pokoleń, została, nie wiem, bardzo lekką ręką rozdana, rozprzedana zupełnie. I to jest nomen omen, tak? Robiła to siła polityczna, która nazywała się Solidarnością. Jaka to Solidarność? Ryszard był dziennikarzem. Nowak był dziennikarzem. Tutaj wydawano taki biuletyn, prawda, na okres wyborów. No, pamiętam jego artykuł w tej gazecie, jak pod tytułem, jak komuna niszczyła Włocławek. Solidarność twierdziła, że komuna zniszczyła cały kraj.
wymieniał szereg inwestycji, które tutaj po prostu powstały z tak zwanej komuny. Wszystkie zakłady pracy. W Włocławie było wtedy 130 tysięcy ludzi. A teraz czy te zakłady istnieją? No istnieje tylko jeszcze Orlen, czyli Azoty, tak? Reszta została zlikwidowana. W Włocławku ile jest teraz ludzi? Około 100 tysięcy. No, 30 tysięcy, 1/4 mieszkańców po prostu odpłynęła. No, tak? Nawet jeśli gdzieś tam zarejestrowane jest nieco ponad 100 tysięcy, to pewnie znaczna część nie przebywa we Włocławku, pracując gdzie indziej. Ale przede wszystkim mówimy o pewnej takiej pamięci strukturalnej. To znaczy ci, którzy nazywali się Solidarnością, w czasach funkcjonowania tej lewicy lat 90. okazali się o wiele mniej skupieni na potrzebach ludzi, niż ci demonizowani ludzie lewicy z czasów PRL-u. Bezwzględnie tak było, bo przecież było straszliwe bezrobocie w Włocławku, bo 20-kilkuprocentowe bezrobocie, tak? O tymi bezrobotnymi się nikt nie interesował. My mieliśmy tutaj biuro senatorskie, czy biuro poselskie i senatorskie. Pamiętajmy, że wtedy naprawdę Włocławek miał 5 parlamentarzystów w tym okresie takim do 2000 roku. Były biura nasze we wszystkich miastach powiatowych, od Rypina po Radziejów. Ludzie bezrobotni, staraliśmy się ich zorganizować w jakiś sposób, żeby walczyli o swoje prawa. Mieli u nas wejście do naszego biura, pracowali na naszym sprzęcie często, pisali różne odezwy czy podania. Chodziliśmy z nimi też do wojewody włocławskiego w sprawach rozwiązania tego problemu. Także lewica w tym okresie spełniała swoją rolę, myślę, tak jak powinna to spełniać. Blisko spraw ludzi. Blisko spraw ludzi. Ryszard, mówię, był bezkompromisowym politykiem, jeżeli chodzi o formułowanie myśli lewicowej, o formułowanie, bym powiedział, postaw antyklerykalnych. Okej, a wiadomo, że polityków też wspominamy pod kątem różnych sytuacji. Jakieś takie godne 2-3 takie sytuacje, w których Ryszard Tychonborski wystąpił jako aktywista lewicowy tutaj lokalny, ale też z drugiej strony parlamentarzysta. Ja on był przecież w randze podsekretarza stanu. Był, to nie było ministerstwo, ale odpowiednie ministerstwa, to było ministerstwo dotyczące kombatantów. Więc on tu kreował ustawę o zadośćuczynieniu tym kombatantom. Oni mieli, pewna grupa tych kombatantów miała wypłacane zasiłki, zapomogi. To było robione na terenie całego kraju. To był sukces Ryszarda Jarzębowskiego, bo wtedy jakbyśmy w koalicji z PSL-em, to takie rzeczy kombatanci, którzy spełniali określone warunki, mogli tam dostawać w formie materialnej. Znaczy ja chcę powiedzieć o tym bardzo teraz, bo mamy przykład działań PiS-u i to jest przykład dzielenia tych kombatantów. Jednych nazywa się tymi, którzy walczyli o słuszną, którzy niesłuszną sprawę, no ale okupant był jeden i został wypędzony. Mówię o wojskach niemieckich. No i generalnie rzecz biorąc podkreślanie o tym, że jedni walczyli słusznie, niesłusznie, a później podkreślanie tych elementów wojny domowej, której jedna tylko ze stron dzisiaj, tak zwani żołnierze wyklęci, stawiani są na piedestale, ci, którzy mieli inne zdanie, już niekoniecznie. Więc generalnie rzecz biorąc jest to tworzenie pewnego pęknięcia. Po latach te spory dla młodzieży niekoniecznie muszą być czytelne. Więc zadbanie o tych, którzy po prostu mieli jakąś chęć walki zbrojnej o takie czy inne państwo polskie, jest bardziej sprawiedliwe, a nie tylko i wyłącznie wykluczanie. To jest tylko w tej chwili problem taki historyczny, dlatego, że ci ludzie generalnie już praktycznie nie żyją, to pokolenie już odeszło. No ale wtedy jeszcze 10 czy 20 lat temu to takie problemy były żywo komentowane i los tych ludzi interesował lewicę. Na przykład pamiętam taką sytuację, że wszystkie oddziały Wojska Polskiego, które walczyły ze zbrojnym podziemiem ukraińskim z UPA w Bieszczadach, był wniosek Solidarności, żeby zaliczyć ich też, że tak do tak zwanych utrwalaczy i pozbawić ich wszelkich przywilejów, nawet rentowych, emerytalnych i innych, i potępić. To po wielu dyskusjach na forum Senatu nie przeszło. Przecież ci ludzie walczyli z UPA, które działało tak, jak działało. Do tego czasu wiemy, jak to wyglądało i tutaj w tej chwili nawet prawa strona też wie, że nie było wtedy lekko na tych ziemiach, które Polska miała w nowych granicach. Przynajmniej 3 cechy, które miał Ryszard Jarzębowski, a które warto by było dedykować współczesnym, obecnym politykom i polityczkom lewicy. Tak, żeby jakaś inspiracja jego aktywności przyświecała tym działaniom, które lewicowcy mają dziś. On miał takie cechy, bym powiedział, indywidualne. Miał bardzo ostre pióro. Pisał, że to było do przyjęcia dla ludzi lewicy. Natomiast ludzie, którzy myśleli trochę inaczej, nie mogli się pogodzić z jego stylem pisania, wysławiania się. Ludzie, którzy myśleli podobnie jak on, popierali.
był człowiekiem, bym powiedział, takim nieustępliwym. To znaczy, jeżeli coś sobie założył, jako mający pewne wpływ na decyzje polityczne, to kontynuował. Na przykład kiedyś ludzie, którzy byli wojskowymi, nie mogli brać udziału w pracach samorządu. Nie mogli być prezydentami, nie mogli być radnymi, ani nic. No, wtedy, kiedy my byliśmy u władzy, Ryszard przeforsował tą ustawę w kontekście nawet prezydenta Chodynickiego. Prezydenta Włocławka, tak? Bo to... nie mógł być, takie było prawo uchwalone przez te pierwsze działania Solidarności. To konsekwencja doprowadziła do tego, że ludzie, którzy byli wojskowymi, no mogli też jako zwykli obywatele brać udział w wyborach na stanowiska samorządowe. No to była ta nieustępliwość taka. To też trwało kilkanaście miesięcy, zanim to się udało zrobić. Konsekwentne dążenie do pewnego celu politycznego. Tak. Okay. No i trzeba powiedzieć, że był takim spójnikiem frakcji lewicowej, która miała podobne do niego poglądy. Potrafił konsekwentnie zachęcać swoich kolegów do działania w jednym kierunku. Przecież jego pomysłem było także zdobycie władzy samorządowej we Włocławku. Kiedy to umiejętne rozdanie takiego mandatu do Rady Miasta, ta umiejętność zachęcenia na przykład jeszcze posłów i senatorów, nie było takiego przepisu, że nie, żeby startowali o tą godność, no doprowadziło do tego, że też przez dwie kadencje SLD miało we Włocławku władzę. Czyli ta umiejętność zespalania ludzi do działania we wspólnym kierunku i żeby uzyskać lub utrzymać władzę na tym terenie. To były takie zasadnicze cechy jego działalności. To się nie podobało wielu ludziom. Przywódcy zawsze mają ludzi kontrujących. A on był takim jednym, powiedział, z przywódców, bardzo radykalnym i ostrym w sformułowaniach. Co jeszcze raz mówię, nie podobało się stronie prawicowej, nie podobało się stronie klerykalnej, ale prowadziło do skutków politycznych takich, że tutaj lewica wtedy miała 5 parlamentarzystów i władzę w mieście. Także i w regionie, i w województwie, bo trzeba pamiętać, że w pewnym okresie także marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego był człowiek z SLD. No i chyba tak naprawdę to jest podstawowe podsumowanie. Tak? Ryszard Jarzębowski, który odszedł latem 2021 roku, może być politykiem skutecznym. Tak powinien być zapamiętany. Lewica nie powinna bez przerwy oglądać się na domyślne i naturalne ataki kleru i prawicy, tylko powinna się skupiać na tym, żeby być wydajna, efektywna. I taki był Ryszard Jarzębowski. Warto pamiętać o tym, że to jest podstawowy cel. Nie chodzi o to, żeby być niewidocznym, nikomu nie nadepnąć na odcisk, tak. Tylko chodzi o to, żeby być po prostu szermierzem sprawy społecznej i na celu mieć przede wszystkim sprawstwo. Jeszcze chciałem tylko dodać, że trzeba też, jak patrząc historycznie, to nie było tutaj w środowisku włocławskim polityka ani z prawej, ani z lewej strony, który osiągnąłby, bym powiedział, no, większą władzę na terenie politycznym swojej frakcji politycznej. Był przecież i wicemarszałkiem Senatu. Był przecież podsekretarzem stanu w Ministerstwie do Spraw Kombatantów. No i był tu szefem klubu radnych także we Włocławku. Więc to jest, jak tak przejrzałem cały ten wachlarz polityków, którzy się już przesunęli przez te 30 lat, to nikt większej władzy politycznej, oczywiście na terenie lewej strony, tu z Włocławka nie sprawował, nikt inny. Tak? On był takim, bym powiedział, politykiem, który osiągnął jakby najwięcej z lewej strony, w sensie władzy politycznej, to jest w cudzysłowie oczywiście powiedziane, ale decyzje, wpływu na decyzje polityczne, centralne. Był kluczowym influencerem, tak jakbyśmy dzisiaj użyli tego słowa. Także trzeba o tym też pamiętać, tak? Bo on się może pewnym ludziom nie podobać, ale to, co osiągnął, to nie ma polityka tutaj, tego 30-lecia, z prawej i z lewej strony, który osiągnąłby więcej. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.